Mężczyzna biegał po jaworskim rynku z siekierą i zniszczył drzwi jednego z mieszkań, po czym wrócił do siebie. Przerażeni sąsiedzi o wszystkim poinformowali policję. Mundurowi ustalili, gdzie mieszka napastnik i wyważyli drzwi, aby go zatrzymać. Policjanci ustalili przyczynę takiego zachowania. 41-latek był mocno zdenerwowany faktem, iż jego sąsiad, którego nie chciał wpuścić do swojego lokalu mieszkalnego, tak skutecznie dobijał się do drzwi, że uszkodził te drzwi. Mężczyzna wówczas wpadł w szał, złapał za siekierę i w takim stanie pobiegł do mieszkania swojego kolegi, także uszkadzając jego drzwi. Straty zostały wycenione na kwotę 1000 zł. Mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie 1,2 promila alkoholu. 41-latek usłyszy zarzut gróźb karalnych, uszkodzenia mienia. Sprawą zajmie się teraz jaworski sąd. Za zniszczenie mienia mieszkaniec Jawora może trafić za kraty nawet na 5 lat.